Wtorek, 20 lutego, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W wieku 88 lat zmarł Stanisław Wiza, nestor bolesławieckiej ceramiki, właściciel ceramiki artystycznej Wiza w Parowej. Stanisław Wiza należał do pierwszego powojennego pokolenia bolesławieckich ceramików. Rozpoczynał pracę w państwowym zakładzie z wieloma obecnymi dyrektorami i właścicielami firm ceramicznych. Ale już w 1963 roku rozpoczęła działalność jego własna ceramika artystyczna Wiza w Parowej. Poza pracą zawodową czynnie uczestniczył w działaniach integrujących ceramików, jak choćby targi, a potem święto ceramiki, a w końcu bractwo ceramiczne, którego został pierwszym szefem. Były różne próby właściwie zrzeszania. Były te próby robione jeszcze właściwie w latach 80., gdzie powstał cech, który był budowany przeze mnie, ceramików w Nowogrodzku, bo wtedy było nas bardzo dużo, było nas przeszło 100. Wszyscy mieszkańcy i goście bolesławieckiego święta ceramiki pamiętają go, jak przez wiele lat otwierał to święto jako nestor bolesławieckiej ceramiki. Stanisław Wiza zmarł po ciężkiej chorobie, przeżywszy 88 lat. Zapamiętany zostanie jako dobry duch bolesławieckiej ceramiki. Akt powołania Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego trafił w ręce pierwszego jego zwierzchnika, czyli starszego bractwa, którym został nestor tutejszych ceramików Stanisław Wiza. Dzięki naszym poprzednikom ceramika bolesławców była ceramiką i dzięki nam jest i nie nas zabraknie, to jeszcze też będzie ceramiką. Także niech żyje ceramika w mieście Bolesławcu. Krajowa Mapa Bezpieczeństwa to aplikacja, która działa już w Polsce od 2 lat. Policjanci przypominają jednak o niej, bo to od aktywności samych mieszkańców zależy to, czy będzie ona należycie wykorzystywana. Od października 2016 roku funkcjonuje w całej Polsce Krajowa Mapa Bezpieczeństwa. To specjalna aplikacja internetowa służąca przede wszystkim anonimowemu zgłaszaniu policji sytuacji łamania prawa. I przede wszystkim chodzi o te codzienne, może drobne sytuacje, ale które są najbardziej uciążliwe. Dotyczy to również Bolesławca, o czym przypomina tutejsza policja. Funkcjonuje to w internecie. Nie wychodząc z domu, możecie Państwo zgłosić anonimowo nurtujące Was problemy zawierające się w legendzie dotyczącej mapy bezpieczeństwa. Nieprawidłowe parkowanie, zagrożenie narkotykami, alkoholizm, zakłócanie ciszy nocnej, nadmierna prędkość, przekraczanie prędkości i tak dalej, i tak dalej. Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji. Aplikacja działa w ten sposób, że po zgłoszeniu sytuacji łamania prawa natychmiast na mapie pojawia się zielona ikona sygnalizująca konkretny rodzaj łamania prawa. Potem te zgłoszenia są weryfikowane przez policjantów i w końcu podejmowana jest przez nich interwencja. Mapa z naniesionymi zagrożeniami dostępna jest dla każdego i dowolnie można z niej korzystać. Powiększając jej skalę, można dotrzeć do każdego miejsca i wyświetlić aktualny stan ewentualnych zagrożeń. Od różnej aktywności bolesławieckich szkół rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Licealiści z pierwszego liceum ogólnokształcącego zostali współautorami publikacji i uczestnikami międzynarodowego projektu zatytułowanego Solidarny Longin Komołowski. Paulina Gajewska, Bartosz Zarówny i Jan Krzywdziński, ubiegłoroczny absolwent szkoły, weszli w skład liczącej ponad 20 osób grupy z Polski, Litwy i Stanów Zjednoczonych, która pracowała nad projektem. Nad całością projektu czuwał Sebastian Zielonka, także absolwent pierwszego liceum, dzięki któremu szkoła już po raz drugi ma możliwość uczestniczenia w tego typu projekcie. Uczymy się bezpiecznie żyć, pod tym hasłem w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych odbył się cykl szkoleń i zajęć praktycznych dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem projektu jest kształcenie umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach oraz podnoszenie świadomości, że od tej wiedzy często zależy ludzkie życie. W
pierwszym szkoleniu udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej nr 3. Zespół szkół handlowych i usługowych zaprasza wszystkich chętnych na kolejne zajęcia. Terminy szkoleń do uzgodnienia z organizatorką akcji Renatą Świecą. Zmiany w budżecie powiatu i w wieloletniej prognozie finansowej, informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy i ograniczaniu bezrobocia, a także sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to główne tematy czwartkowej sesji Rady Powiatu. Ta rozpocznie się o godzinie 9.30 w siedzibie przy placu Piłsudskiego. Do 31 marca rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Organizowany jest on przez KRUS i ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Mogą w nim brać udział i duże, i małe gospodarstwa rolne. Na zwycięzców czekają zaś atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku był to ciągnik o mocy 55 koni mechanicznych. Rozpoczęły się społeczne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Do 26 marca można zgłaszać swoje uwagi do tego dokumentu, który jest dostępny na witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.umwd.dolnyslask.pl. Uwagi powinny być zgłaszane na dostępnych tam formularzach, które następnie można przesłać pocztą tradycyjną bądź mailowo. Samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie dysponował pokaźnymi funduszami na program rozwoju obszarów wiejskich na lata do 2020 roku. 7 milionów złotych przeznaczonych będzie na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Natomiast aż 25 milionów złotych to będą pieniądze na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Prawie 30 młodych recytatorów z bolesławieckich szkół podstawowych wzięło udział w eliminacjach miejskich konkursu recytatorskiego Pegasik. Uczniowie szkół podstawowych klasy 4, 5 i 6 walczyli o wejście do etapu powiatowego konkursu recytatorskiego Pegasik. Tradycyjnie organizacji eliminacji miejskich podjął się Bolesławiecki Ośrodek Kultury, oddając do dyspozycji uczestników konkursu scenę w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Lubisz tak występować na scenie i recytować? Lubię, ale trochę się też wstydzę. Jak przełamujesz tremę i wstyd? Myślę, że jestem tylko sama i mówię sama dla siebie. To niełatwe zadanie, zważywszy, że na widowni siedziało i przysłuchiwało się kolegom prawie 30 kandydatów do wejścia do etapu powiatowego, którym towarzyszyli opiekunowie. Recytatorom uważnie przysłuchiwało się jury, zwracając uwagę na każdy szczegół występu, a już na pewno na poprawną wymowę. Tymczasem trudne słowa czyhają niemal w każdym wierszu i nieważne jak często się je powtarza, zawsze potrafią połamać język. Chlapnąć bardzo ciężko mi się to wymawia. I reżyser. Muszę chwilę przed mówieniem wiersza sobie powiedzieć słowo reżyser kilka razy, bo ciężko mi jest go wymawiać. To ta stonoga jak mówi na scenie? W jakim tonie? Taka przymądrzała, bardziej taki wysoki głos. No, na przykład co mu? Wygląda po prostu przepięknie. Lubisz występować na scenie? Tak. Ktoś cię do tego zachęcał, czy sama czujesz, że to jest coś dla ciebie? Bo ja tańczę flamenko i wtedy zawsze występuję. Aha, czyli tremy już raczej nie masz, tak? No, taką małą. To nie jest takie jakieś przerażające. A co może być przerażające dla niektórych na scenie? Na przykład telewizja, że będą w telewizji albo że zapomną tekstu. Tobie się to nie zdarza, tak? Nie. Repertuar konkursu tym razem był różnorodny. Oprócz popularnych przy wcześniejszych edycjach wierszy Jana Brzechwy i Ludwika Jerzego Kerna pojawiły się też mniej znane utwory. Nie zabrakło także bajki o królu bez tronu rodzimego bajkopisarza Ryszarda Gruchawki. Masz jakieś takie opory przed występowaniem na scenie? Nie za bardzo, ale zawsze się stresuję. No tak każdy chyba. Jak sobie radzisz z tym stresem? Jakoś tak sobie myślę, że każdy powiedział, to ja też muszę powiedzieć. Jak zrobić, żeby się nie stresować?
Na przykład, jeżeli ktoś ma duży lęk, no to sobie wyobrazić jakąś śmieszną rzecz, jeżeli na przykład, jeżeli wszyscy widzowie są w przebraniu łosia, wtedy albo zamknąć oczy i sobie wyobrazić, że mówi się do ściany. Ostatecznie przepustki do następnego etapu konkursu Pegazik wywalczyły Maria Reguła ze szkoły podstawowej nr 5, Apolonia Pol ze szkoły nr 1, Jakub Pasieka ze szkoły Okspres, Dawid Pronkiewicz z 4 i Wiktoria Zmaczyńska z 5. Jury postanowiło też przyznać wyróżnienia, które otrzymali Karolina Chlastawa z 1, Franciszek Popielasz z 4 i z tej samej szkoły Jagoda Jankowska. Perypetie małżeńskie, sprzeczki partnerów i partnerek, nastoletnie nostalgia, także oszustwa i krętactwa, a wszystko z miłości i w imię miłości. Po wydarzeniach zapraszam na relacje ze spektaklu Miłosne Stany w wykonaniu pracowni teatralnej działającej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, a nowe informacje jutro o stałej porze również zapraszam. Do zobaczenia.